Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bioshock 2. Tak, wyszliśmy z tego tam w sumie podwodnego świata. W sensie z tej wody całej, nie? Bo tam w wodzie żeśmy wylądowali. No i co? No i mamy gdzieś tam iść na coś tam, na jakieś to spotkanie z tą typiarą, coś tam, coś tam. Ogólnie chuj wie, o co chodzi. Okej, tam jest ten typ pojebany. O kurwa, zamknął mi drzwi. Now most who survive are like this. Splicers. They're drug addicts. Vicious animals. O, co to jest? Masz narzędzie hakujące. Wciśnij, aby wystrzelić w maszynę i sprawdzić, ona po twojej stronie. What? Nie kminie tego. Czekajcie. Gdzie ja mam tu wystrzelić to niby? Tam? Sterownia. Aby zhakować maszynę F, aby zatrzymać igłę na zielonej części licznika i przejść dalej. Biała. Coś tam, coś tam. Chyba, czekajcie. Wow! Wow! M, co to jest? No, sterowanie drzwiami. Okej. Możesz teraz dokonać hakowania zbliżonego. Podchodząc do maszyny, naciśnij B i hakuj. B. Zhakowane boty są przyjazne, coś tam, coś tam. F dezaktywuj. Okej. W tamtej części Bioshocka, czyli w jedynce, musiałem rozpierdalać te boty, bo one czasami potrafiły mnie zabić. Jak tam na przykład w piątkę wleciały, what the fuck. No, a tutaj, kurczę, widzę, one są przyjacielskie i tak dalej, no... No coś innego, to jest coś innego. Jezus Maria! Co tu się dzieje? I czemu żeście to zepsuli? Tak to ładnie wyglądało. Shift, aby... Aby coś tam zrobić. Dobra, nieważne. Lecz się. A, nie mogę, B, hakuj. A spróbujmy zhakować to. Aha! Spoko. Czyli, jak na razie, hakowanie nie jest takie trudne. O Jezus Maria! Robot pieprzony mnie wystraszył. Tak, jestem zajebiście strachliwy. Co ja mam na to poradę? Przynajmniej, kurczę, jest śmiesznie w niektórych momentach. Dla mnie nie jest ogólnie śmiesznie, nie? Wiadomo. Zapasy. Chuja warte, bo tu nic nie ma. Dobra, tu też nic nie ma. Robot będzie za mną latał, chyba latał, dopóki kurde mu, nie wiem, paliwa nie zabraknie. Dobra, okej, tam nie ma nigdzie wejścia, to idziemy tutaj. Exploring, kurczę, widzicie jak mnie to jara? Coś pięknego. Otwórz bramę. Wow! Kurwa jego macie. Symbol on your hand marks you a dead man. 10 years, Subject Delta, since I watched you put a gun to your head and pull the trigger. But take heart. Out of your pain, paradise was born. I don't know how you survived, but your suffering is over now. These men will ease your burden. Please understand that like all I have done, what the fuck? It is Sophia Lamb. She has found you. No to może otwórz mi drzwi. Kurwa mać. Co jest? No i co? I dupa? A nie. Lol, myślałem, że zginąłem, że zginę ogólnie. Przeszukaj ciała. Jakie ciała? To dziwka pieprzona, ona mnie chce dojechać całkiem. A tu są jakieś ciała chyba.
Now you know of the enemy we share, Sophia Lam. The camera in your helmet allows me to watch through your eyes and help you to fight. Kupa? Chyba tak. Trzeba by stać. Sophia Sria, coś przejeżdżałem z zajebie. Oho! Słyszę gdzieś tego. Helikopterka. Dobra, tu raczej nic nie ma. Komora witalna. Co to... A co to jest? Bo ja nie pamiętam. Aha! Dobra. Jeżeli zostanę zabity, to w tej komorze się odrodzę. Okej. Okay. Careful. Security cameras belong to Lam. But if you are clever, they can be made to serve you. Dobra, spoko. Fuck! Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie. No dlaczego ten robotyk cały nasz ich nie ten, nie chce zabić? Co to dziwki. Czasami robot mnie blokuje i to normalnie przyprawia mnie o zawał. Ogólnie nie wiem, co ja zbieram, ale pewnie będę mógł to gdzieś tam później posprzedawać. Dobra, paliwko. Dobra, chyba w SEO. Co to jest? Panel włączania botów. Nieważne. Okej, tu jest zamknięte. O! Father, it's me, Eleanor. I know you're awake in there. I can feel it. Mother won't be able to toy with you like that ever again. This plasmid is for you. If I'm right, you can use it now. Please, find me. Okej. Plasmid, spoko. Podnieś. Podnieś duże przedmioty z nią umysłu, rzucaj nimi wrogów. Telekineza. Nie, to ja pamiętam, nie? To ja coś tam pamiętam. Że takie rzeczy tutaj były. Ale w tatuśku to ja tego nie widziałem. Dobra, tu raczej nic nie ma. To jest do hakowania. She knows, że ono niby wie, tak? Nie wie, że jest zjebana. Oh fuck! Czekajcie, jak się zmieniało te plazmidy całe? Bo teraz to ja nie wiem, jak zmienić tą telekinę. Zaczekajcie, znów opcje. Dajmy sobie opcje, sterowanie, zmiana klawiszy. Wyjście z tego ekranu, stratę zmiany. Nie! Dobra, wyjebana. Nie wiem, jak się zmieniało tą całą telekinę. Zaczekajcie, ja sobie coś tu poklikam. O, to jest opcje, czekajcie. Telekineza, to jest przybliżenie. O Jezus! Niż ma to zaraz wybuchnie pewnie. Dobra, R to jest przeładowanie, no wiadomo. Aha! Q! Dobra, błyskawica telekineza, spoko. Okej. Okay. Padli. Nasz helikopterek ledwo żyje. Ale to nieważne. Aha, tutaj chyba byłem. No tak, tu było zamknięte, okej. Okay. Tu już coś wiemy. Dobra. Ciekawe rzeczy tutaj się dzieją. Tak, będę eksplorował wszystko, dosłownie wszystko, co się tylko da. Żeby sobie nazbierać tutaj tych rzeczy, bo... Kafeteria. A czekajcie, gdzie mamy w ogóle iść? Nie, tak się nie patrzyło. M się chyba patrzyło. Mapa. Dotrzyj do Brygidy. Wzywa pomocy.
Kasy biletowej na dworcu. Kasa biletowa na dworcu, okej. Czy tego żeśmy przeszukali, frajera? Nie. Behakuj, spróbujemy. Myk. I nie wiem, co zrobiłem. Aha! Że to jest leczenie, że teraz mogę się uleczyć. Okej. Nie wiem, czy do tej kafeterii mam iść, czy nie. Czy to jakiś sens? Raby przeładować. Po co? Na razie mi nie trzeba nic przeładowywać, spokojnie. O! Dużo rzeczy. Coś mamy, nagranie. Coś gada. Okej. Troszkę mnie tam też poraziło, ale... Ale to takie, wiecie, takie porażenie. Że nic mi nie robi w sumie. Nie możesz podnieść więcej przedmiotów. O kurde. Czyli trzeba to będzie gdzieś chyba posprzedawać. F użyj. Podajnik IF. Spoko. Jezus Maria z tym helikopterem pieprzonym. Będzie mnie tu straszył. Kurwa, mać. Sophia Lam is using the splicers against you. Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones. But someone has awakened you. No co ja mam tu z tym zrobić teraz? Bo nie za bardzo wiem. No i co? Jak ja mam tu niby rozpieprzyć? Silne paliwo wciśnie, aby zaatakować. Z zamachu? Jak ja mam to rozpieprzyć? Może być ciekawe. Jak ja sobie z tym poradzę. Bo teraz szczerze to jakoś tego nie widzę. Czekajcie, może telekinezę trzeba użyć? Spróbujemy. No, nie za bardzo. Ogólnie mamy się tam jakoś dostać. Ja kompletnie nie wiem, jak ja mam to zrobić. O, dobra, czekajcie. Trzeba znaleźć pewnie jakieś inne przejście. Tylko cholera wie gdzie. Całą kafeterię może. Jeśli utknąłeś. No i co? Co mi to da? Co mi to da? Bo jak na razie to nie za bardzo mi coś to dało. Znajdź plazmin telekinezji i użyj go, aby wyciągnąć rurę i otworzyć wrota. Rurę i wrota? Ty. Może coś tam było? Aha! Rzeczywiście! Ale faza z tym! Dotrzyj do Brigidy. O! Apteczki, zastrzyk, nity... Ale... Wróć! Hakowanie. Zdalna strzałka hakująca, paliwo do świdra. Dobra, paliwo żem se kupił, ale teraz jak sprzedać rzeczy? Behakuj. Shift przerwij, F hakuj. No i zajebiście. Aha, ale to i tak trzeba kupić, tak, ale niby jest coś taniej. A to teraz, kurde! Teraz to mi gówno da. Kupmy apteczkę jedną. F podnieś. No podnieś to, kurwa! No nie mogę tego podnieść, no. No nie mogę podnieść, no patrzcie. No nie da się, no nie da się tego podnieść. Dobra, nieważne. Co my tu mamy?
Aha, panel tych błotów całych. Jakiś switching hub. Wow. Tam coś było złego. Tam się chyba nie idzie. Czekajcie, gdzie mamy iść? Nie to, nie komunikaty. To. No, trzy dobre gidy. Idź za drogowskazami na dworzec. Czyli pewnie tam. Wcale bym się nie zdziwił. Wcale bym się nie zdziwił. Dobra, tu mamy na fulla chyba te pierdoły. Kasa się przyda. Ale kurde, jak to się sprzedawało? Jak w ogóle tutaj wejść w mój ekwipunek, bo... Teraz jakoś nie mogę się ogarnąć z tym. Telekineza nie, błyskawica. Może tutaj? Nie, tutaj jest to, ta komora cała. Nie wiem, czy do tej komory trzeba podchodzić, czy co? Oho. Dobra, tu raczej nic nie ma. Nie wiem. Automat. Apteczki, pierdoły. Nie możesz więcej tego typu. Aha, czyli tutaj się chyba nie da sprzedać. Czekajcie, mogę naprawić ten helikopterek jakoś? Chodźesz tu! A, idiota. Dobra, to badziectwo gdzieś latało. Dobra, tego już nie podniesiemy więcej. O, ja pierdzielę. A, nie podniosę tego. Gówniana ta broń jest strasznie. Ładujmy. O, teraz mogę podnieść. Spoko. O, szukamy nitów, których jak na razie nigdzie nie widzę. O, znowu lecą. Dobra, pięknie. Nie wiem, co ja zrobiłem teraz. Nie wiem, kurczę, muszę ogarnąć hakowanie. Muszę pamiętać, co tam się naciska zawsze, żeby było taniej. Dobra, jest winda. O, jeszcze gówno. Przykro mi bardzo. Dobra, coraz mniej nitów mamy, cholera. Here is what the children tell me. You are a very old Big Daddy, bonded for life to a single little one. When you are apart for too long, your body begins to shut down like a coma. As long as the girl is in the rapture, you are trapped here as well. The name of your little one is Eleanor Lamb, daughter of Sophia. She is kept at Fontaine Futuristics on the other side of the city. You must go there and save her before it is too late. Okej, czyli już wiemy, kogo mamy w sumie uratować, czyli tą całą Eleanor, co tam na początku ją widzieliśmy. Czyli tą całą córkę tej kurwy głupiej, którą i tak zabijemy. Aha, dobra, tu jest ten. Dobra, co my tu mamy? Nic nie mamy. Masz specjalną amunicję. Wciśnij, aby zmienić rodzaj amunicji. Wcisnąć? Aha. Okej. Okay. Nie wiem, będę podchodził do tych komor, bo kurczę, kompletnie nie wiem. O! To jest coś złego. Tak mi się wydaje.
Wiecie co? To może być... O właśnie, mina pułapka, coś takiego. Czy tu wszyscy muszą nie żyć w tym pieprzonym Rapture? A te zwłoki wyglądają jak zombie. Dobra, apteczka jedna. O, właśnie, czekajcie, B hakuj. Hakuj, B wykup. Aha, czyli musimy naciskać F. Spoko. Teraz jest zhakowane i powinno być taniej. No, jest taniej w sumie. Dobra, nity kupiłem, bo nie wiem, na ile mi starczy tutaj tej amunicji. Coś tam słyszałem. Mapa połączeń Atlantic Express. Coś tam jest na pewno. Dobra, nieważne. Dobra, koniec, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, komentarz, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku z gry Bioshock 2. Trzymajcie się, hej!